Dominik Zuża, uczę języka polskiego i naszymi głosami zostałem wybrany na pełnienie w tym roku funkcji Rzecznika Praw Ucznia. Ja opieram się w swojej działalności na statucie szkoły, gdzie określone są dokładnie wymogi na ilości sprawdzianów w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Moją rolą jest przyjmowanie od Was zgłoszeń, jeśli zauważycie, że w szkole dzieje się coś, co jest niezgodne z Waszymi prawami. Z miłą chęcią wspierałbym Was w tych działaniach, żeby było jak najmniej uciążliwej nauki, ale wspólnie musimy realizować program nauczania, podejść do kluczowych egzaminów, które nas czekają na zakończenie szkoły. Szkolny dress code jest pewnego rodzaju kompromisem. Z jednej strony chcemy, aby uczniowie czuli się swobodnie, byli traktowani tutaj w szkole jako nasi partnerzy, a nie jako niewolnicy i obiekty do tresury. Z drugiej strony musimy być odpowiedzialni za wszystkich. Zgłaszajcie swoje hasła, zgłaszajcie swoje potrzeby, swoje uwagi, a my będziemy dress code'em starali się wyjść Wam na trzecie. Panie Zuzia, kiedy automat z kawą? Bardzo dobre pytanie. Proponuję udać się z tą kwestią do samorządu uczniowskiego. On ma oficjalny kontakt z dyrekcją, która decyduje o sprawach technicznych i funkcjonowania szkoły. Wtedy dostaniecie odpowiedź. Dzień dobry. Czy w kwestii tego dress code'u możliwa byłoby coś w stylu debaty albo głosowanie, jeśli Pan mówi o kompromisie? Takie pomysły są do rozważenia. Po prostu zgłaszajcie. Macie samorząd klasowy, samorząd uczniowski. Wszędzie tak należy na te pomysły zgłaszać. Na tym polega nasze współistnienie, współpraca. Czemu dorośli uczniowie nie mogą sami się zwalniać? Dlaczego dorośli uczniowie nie mogą sami się zwalniać z zajęć lekcyjnych? Domyślam się tylko po to, żeby uniknąć pewnego precedensu chaosu. Będąc w szkole, prawdę jesteście cały czas pod naszą opieką, niezależnie od tego, czy macie 12 czy 20 lat. I to jest nadrzędna rzecz, nadrzędny status niż pełnoletność. Dlatego nie traktujemy Was jak uczniów w szkole wieczorowej, czyli dorośli po pracy są w szkole, sami się zwalniają, ale niezależnie od tego jesteście ciągle naszym podopiecznym. Kwestia bezpieczeństwa i porządku. Ja bardzo Wam dziękuję. Dobrego dnia, do usłyszenia.